Na początek powiem, że miałaś sesję pod koniec marca, czyli 2,5 miesiąca temu. Dwa i pół Dokładnie. miesiąca temu. No i właśnie dzisiaj spotykamy się, rozmawiamy na temat tego, co tam się u ciebie zmieniło. Już chwilę rozmawiałyśmy i powiedziałaś, że się sporo zmieniło, ale jakbyś miała, chciała podsumować, co takiego najważniejszego się wydarzyło u ciebie po sesji? Och, to było najważniejsze, że czuję się sama ze sobą. Czuję siebie w sobie, tak? To jest niesamowite uczucie i to jest chyba taka największa zmiana. I z takich fizycznych rzeczy w ciągu kilku dni po sesji zniknęło mi prawie wszystkie moje fizyczne dolegliwości. Co No, prawda, no i to jest niesamowite, tak. tak. Co prawda, biegałam do toalety przez chyba 4 dni co godzinę. To było no, niekomfortowe w pracy i tak dalej, ale. No niekomfortowe, ale to świadczy o tym, że się ciało fizyczne oczyszczało. Tak, prawie wszystkie moje skórne dolegliwości, teraz jak coś się pojawia, to jest, no, to jest po prostu na dzień, dwa i widzę, że jest to powiązane z moimi emocjami, więc fajnie. Ale nie bolą mnie nogi, nie mam problemów z żadnym układem trawiennym. No jest po prostu bajka. Tak, to jest akurat. Jestem zachwycona. Polecam. Natomiast co jeszcze się zmieniło? Nie wiem, co mam mówić. Tyle rozmawiałyśmy Długo rozmawiałyśmy, ale tak, wiesz, wszystko jest super. z mojego punktu widzenia i myślę z punktu widzenia wielu osób, ważne są twoje doświadczenia związane z marihuaną. O, no tak, to prawda. Jak to było przed sesją, powiedz? Jak to długo trwało? Jak często? Ja przed sesją, żeby nie skłamać, myślę, że paliłam jakieś 6-7 lat około. Praktycznie od samego początku, kiedy ja w ogóle zaczęłam palić, to paliłam codziennie. Praktycznie tak, codziennie przez te parę lat, mniej lub więcej. Było tylko kilka jakichś przerw na parę miesięcy. No ale. Za każdym razem to się kończy powrotem. Mam nadzieję, że teraz no, trochę pokory, ale wszystko się uda, bo no, w takim moim krytycznym stanie potrafiłam spalić codziennie 3-4 gramy sama, więc to jest dużo. To Dużo. jest dużo. Naprawdę to jest dużo. Jeszcze chodząc do pracy i tak dalej, to jest bardzo dużo. I po sesji. Dzisiaj jest około 2,5 miesiąca po. Nie czuję w ogóle takiej potrzeby. W sensie, oczywiście trzeba wiedzieć, że ciało fizyczne jest przyzwyczajone i będzie myślało o tym, żeby poszło Tak, tak, zapalić. tak. Jest Ale chemiczne nie jest. uzależnienie. Tak. Ale to nie jest tak, że ja po prostu czuję strach i wszystko, że nie mam czy cokolwiek, że nie będę palić. To jest po prostu ode mnie zależne. Ja mam wpływ na tą decyzję. W końcu mam wpływ na tą decyzję, że nie idę palić. Dokładnie to jest to. Bo przedtem to były takie momenty, kiedy ja nawet do końca nie wiedziałam, kiedy jadę palić, tak szczerze. Już tak, już pod koniec, przed samą sesją, to już byłam w takim letargu w ogóle i. Oj, no to były ciężkie, ciężkie, ciężkie momenty. A teraz mam, oczywiście cały czas mam, zwłaszcza, że ja przestałam palić też papierosy razem z marihuaną po sesji i no mam czasami tak, że się zdenerwuję cokolwiek i mam ochotę po prostu pójść nawet na tego papierosa, ale teraz mam ten moment na myślenie, w sensie trzeba to przeżyć po prostu i zrozumieć. I jest ten bardzo ważny moment w uzależnieniach właśnie na myślenie, czy na pewno ja tego chcę i zapalić i mam w głowie, co to może przynieść dalej złego i niedobrego. Tak, no to chyba najbardziej. Fajnie, dobrze. A bardzo ciekawe jeszcze było to, jak opowiadałaś o samym dniu sesji i o tym strachu przed sesją, o tym, że się chciałaś w ogóle wyłączyć z internetu i uciec.
i że nie bardzo w ogóle pamiętasz, jak ta sesja się odbyła. Gdybyś o tym mogła opowiedzieć, bo to było też ciekawe. No tak, bo w dniu sesji ja w ogóle, dzień sesji to był jeden z najgorszych dni mojego życia przed sesją, po prostu z nerwów. Ja siedząc w domu, teoretycznie w bezpiecznym miejscu i tak dalej, bez żadnych zewnętrznych bodźców, praktycznie dostałam ataku paniki przed samą naszą sesją i nie, no to było naprawdę nieprzyjemne i ja pamiętam, jak nasza sesja w ogóle się zaczęła, to serce mi tak waliło. Ja wtedy, jeszcze wtedy miałam ochotę się rozłączyć ogólnie, ale to już się zaczęło, już poszło, już wiedziałam, że, no, że już nie uciekniemy razem z moimi ingerentami, ale nie, no to było po prostu straszne. A dnia samego sesji to i tego... Sesję jeszcze jako tako, bo pamiętam, że strasznie bolała mnie głowa i strasznie, aż mi wibrowała ta głowa, ale nie w takim dobrym sensie. Ona, ja czułam po prostu drgania głowy, takie napięcie i tak dalej. To schodziło podczas sesji, ale co było po sesji w domu, to ja nie pamiętam. Po prostu ja pamiętam, że biegałam do toalety, jeszcze tego samego dnia to się zaczęło, pod wieczór, nie od razu. Ale nie, no nie pamiętam do końca wszystkiego. W takich emocjach byłam, na pewno to przez to było co innego, ale nie pamiętam po prostu dobrze, co się działo. I w sumie następnego dnia też mam jeszcze takie prześwity, wiem, że szłam do pracy, wiem, że biegałam do toalety i wiem, że pierwszy dzień po sesji obudziłam się lekka jak piórko, bez bólu nóg, bez w ogóle... Tak, to był najpiękniejszy poranek. Po takim okropnym dniu to był najpiękniejszy poranek, jaki mogłam sobie po prostu wyobrazić. Tak, i to jeszcze pamiętam, ale już z dnia na dzień zaczęła mi wracać pamięć, już pamiętam. Ale tak, ten dzień był, no był niesamowity, ale był i trudny, i piękny, ale tak od emocjonalnej strony, tak tutaj naszej ziemskiej powiem, to o, ciężko było. Mówiłaś właśnie też o tym, że najpierw te fizyczne symptomy różne opuściły twoje ciało, te różne dolegliwości, które miałaś, to była jedna rzecz, a dopiero później tak jakby się zaczął ten ta emocjonalna metabolizacja. Po jakim czasie to się zaczęło, ta emocjonalna metabolizacja? O rety. Tak myślę, że miesiąc temu, czyli gdzieś półtora miesiąca po sesji. Tak. Dopiero teraz zaczyna się u mnie takie racjonalizowanie, mój mózg próbuje to zrobić, a ja nie chcę, po prostu przyjmuję to, jak jest i jest super. Tak, u mnie wszystko jest odwrotnie, ale jest... Jest inaczej, tak. Ale, jest inaczej. No, u każdego jest inaczej. U każdego jest inaczej. Ale jest takie intensywne intensywne fizyczne objawy zawsze świadczą o tym, że bardzo duża zmiana gwałtownie, szybko zaszła. I też świadczą o tym, że te fizyczne objawy stricte były powiązane z ingerencją. Bo nie zawsze tak jest, bo czasem sobie tam wyhodujemy różne rzeczy z powodów emocjonalnych również, tak? A tutaj w twoim wypadku to właśnie pokazuje, że one były, pochodziły od ingerencji. Tak. No i silnych programów rodowych, bo to były dwie rzeczy, tak? Tu był jeszcze bardzo ciekawy wątek w twojej sesji właśnie rodowy i też wspominałeś, że coś się tam w rodzinie pozmieniało. Mogłabyś o tym opowiedzieć? No po sesji... Część mojej rodziny zaczęła ze sobą rozmawiać. Normalnie rozmawiać, może tak. A zwłaszcza na temat mamy i babci były na sesji. Między nimi też różnie bywało, a po sesji mają do siebie więcej cierpliwości obie. Jestem pełna podziwu, naprawdę. Zwłaszcza, że nie spodziewałam się, że to tak zadziała. Mam wrażenie, że ta sesja była takim procesem dla całej rodziny. To nie było tylko tak na tej sesji jakby, tylko faktycznie to poszło jakoś gdzieś dalej, bo
To, no, to jest w najbliższym gronie mama, babcia, tak? Ale ja też widzę w troszkę dalszej rodzinie, w sensie, którą mamy kontakt, ale taki na co dzień. Ale też nasze relacje były różne. Ja bo zawsze byłam tak strasznie wyczerpana tymi naszymi, po prostu naszą relacją. Po prostu naszą relacją. Byłam zawsze mocno wycieńczona. A na dzień dzisiejszy, no spędziłam dużo czasu teraz na urlopie w Polsce, więc jakby wiem, jak, bo urlop już był po sesji, a teraz niedawno spędziłam dość dużo czasu właśnie z dziewczynami i jest fajniej, jest fajniej, po prostu jest fajniej i ja nie jestem już tak wyczerpana po naszych rodzinnych spotkaniach. I nigdy wcześniej nie zwróciłabym w ogóle uwagi na to, że mogę być taka wyczerpana, w sensie, że to jest po tym. Ja po prostu myślałam, że jestem przemęczona i tak dalej. No różnie było w tym moim życiu przed tą sesją, ale ja widzę dzisiaj, że ja po prostu nie jestem tak wyczerpana energetycznie. Po prostu. I no, nie wiem, jak to inaczej ująć. Chyba zrozumiale to powiedziałam. Po tak, prostu, tak, tak. Już się cieszę. Nie potrzebuję się regenerować po spotkaniach z moją rodziną. O. Okay. Tak, to jest akurat super. Super. Chciałabyś coś jeszcze dodać? Tak ogólnie? Co ci przychodzi? Powiedziałeś, że przestałaś się bać, tak? Czy lęk? O tak, 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 tak. Przestałam się bać, przestały... No, trochę się przeraziłam na początku po sesji, jak żarówki w domu przestały mrugać, jak zaczęłam wchodzić, bo zrozumiałam, że to chyba było jednak przeze mnie. A jak to się wcześniej objawiało? Że ja tutaj mieszkam akurat z ludźmi, jest nas dużo w domu, jest nas 7-8 osób i jak oni często się były takie podśmiechy w domu, że jak ja przychodzę, to coś się dzieje z prądem, po prostu. Że albo, nie wiem, korki wywalało, albo żarówki strasznie, ale to strasznie po prostu, aż ciemniały, mrygały i tak dalej. No i po tej mojej sesji, oni nie wiedzą, że ja tą sesję miałam. Wszystko przestało się dziać i ja tak sobie myślę, że to chyba jednak nie przypadek. Ale tak, przestałam się bać, bo to ja przedtem żyłam w ciągłym lęku. Ja się bałam sama chodzić, cały czas miałam wrażenie, że ktoś jest ze mną w pokoju, że ktoś za mną idzie. Nieraz były też takie sytuacje, że budziłam się w środku nocy i miałam otwarte drzwi do pokoju i teraz nie ma takich sytuacji na przykład. Bardzo często były takie wcześniej różne. Ja do takiego stopnia świrowałam, o czym nie mówiłam wcześniej, że nawet założyłam sobie kamerę w pokoju. No oczywiście nie na łóżko, ale na tą część i tam często było widać, jak te drzwi się otwierają nawet. To było straszne, ale coś ze światłem mrygające. Też to wszystko czasami się nagrywało, ale to jest takie najbardziej dla mnie przyjemne, nie wiem, że jak jestem sama w domu, to mam poczucie, że jestem w nim sama. I niezależnie od tego, czy jest środek nocy, czy jest środek dnia, czy cokolwiek, ja się nie boję, nic mi nie stuka, nawet jak ktoś mi stuknie w domu, czy cokolwiek, to ja już nie mam, że o rety, koniec świata i ktoś mnie zabije, tylko no i fajnie, no, niech sobie stuka. Ale tak, przestałam się bać. Przestałam się bać podejmować decyzje. O, to jest bardzo ważne. Przestałam się bać podejmować decyzje. A to jeszcze, ja czuję, że jeszcze nie jestem w sobie tak do końca. A już jest dużo, dużo fajniej i lepiej. No. A powiedz jeszcze, czy miałaś właśnie jakieś takie tak zwane paranormalne wydarzenia przed sesją? Nie mówię bezpośrednio przed sesją, ale takie w rodzaju tych mrugających świateł, otwierających się drzwi, coś jeszcze się działo? Całe moje życie było takie. Na przykład włączało się czasami o północy Radio Maryja u mnie w domu, u mnie w pokoju w sensie tylko. I nie, że ono tam było ustawione na to, że ma się włączyć czy coś, ale właśnie zawsze Radio Maryja. Zawsze, nie wiem dlaczego, ale zawsze ciekawe. To radio. Ciekawe. Tak. Na przykład to, no, był u mnie w domu, w rodzinnym właśnie,
jak jestem tam u siebie na górze, to ja o tą sytuację ogólnie pytałam też na sesji, czy ona jest powiązana z naszymi snami, bo przed moją sesją ja i moja siostra miałyśmy sny o bardzo paranormalnej tematyce i jakoś tak w mojej głowie to się połączyło i na sesji to się potwierdziło, że to jest są połączone. I właśnie w naszym rodzinnym domu my, jak byłyśmy dziećmi, to widziałyśmy ręce na ścianie. Takie, no w sensie nie wiem skąd one się brały, ale... Ale jak? Opisz cień, to. W sensie cień, po prostu cień, cień, cień ręki. Dłoni? Tak, zawsze on był nad nami i za nami nic nie było, a ten cień, tak, no, tak jak cień padał, to za nas i nigdy za nami nic nie było. I też w tym domu, to jest prawda, co Ewelina powiedziała, ja o tym nie mówiłam, ale ja mieszkam w domu, w którym bardzo dużo, nie wiem czy bardzo dużo, ale wiem, że parę osób zginęło faktycznie w tym pokoju właściwie, nawet w którym ja śpię, dużo było tam jakichś trudnych sytuacji. Ale w sensie, że zmarło? Nie, to jest powojenny dom i tam jest, okay. I tam, tylko teraz nie wiem, czy to jest akurat powiązane może konkretnie z tą ingerencją, ale czy może być też z samą tą energią, która jest w tym domu. Chociaż ja po tej sesji czuję zupełnie inną energię w moim domu. Tak, dom jest tak, jak najbardziej, ale tylko chcę powiedzieć, że jak się będziesz decydowała na następną sesję, to możesz jako punkt umieścić ten dom, dlatego że często jest tak, że jeżeli wiele osób zmarło w danym domu, one często nie odchodzą i zostają, rzeczywiście zostają i można je w czasie sesji odprowadzić. No może tak zrobimy. No. To może, no to na pewno tak zrobimy w takim razie. Tak, bo właśnie tam w tym domu, to jest dosyć stary dom, może nie jakoś, no ale jest już dosyć stary i jest dosyć, no podłoga pracuje po prostu już. I jest, jak ktoś przechodzi, to słychać jak się telepie szkło czy tam cokolwiek. Aha. I niekiedy ja jestem sama w domu, i, czy tam babcia jest na dole, ja jestem na górze, babcia już nie daje rady, nie wchodzi na górę po prostu, nie może. A niekiedy po prostu słychać jak ktoś chodzi, jak ktoś puka. No, jest to dużo. Tak, no tak, to są właśnie takie objawy mówiące o tym, że tam widocznie zostały tak dusze osób, które nie odeszły, które tam zmarły. Często jest tak, że ludzie umierają i w ogóle nie mają świadomości, że umarli. Być może. I zostają. Jest taki świetny film z Nicole Kidman, Inni. Tak, oglądałam go. No właśnie, jeżeli, on opowiada o takich sytuacjach właśnie. Tak. Warto obejrzeć, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo interesujący sposób pokazuje to, co się rzeczywiście dzieje. Ktoś miał dobry wgląd. I jeszcze z takich rzeczy, które bardzo często się u mnie działy przed sesją, z takich paranormalnych, ja tak to uważam, bo po sesji to się skończyło, jak jeździłam samochodem, w sensie, jak byłam w trakcie prowadzenia auta, to bardzo często, jak jest ten przycisk, żeby zablokować sobie drzwi, mhm. to mi się bardzo często blokowały drzwi w samochodzie i odblokowywały. Bardzo często. Tak po prostu? Pstrykały tak, sobie? Tak po prostu. Parę razy i koniec. Nie, że cały czas. Mhm. Tylko tak kilka razy. No. Ale to było dosyć, dosyć częste i po sesji tego też nie ma, tak jak mrygające żarówki w domu, Aha. Więc łączę to razem. Mhm. A miałaś może znikające przedmioty i pojawiające się później z powrotem? Tak, a to też? Bo to często się tak łączy. O rety, tak. Mhm. Tak, i to, a to nawet nie wiedziałam. To nie wiedziałam nawet. Tak, to bardzo często, to całe moje życie. Czasami wręcz robiłam z siebie głupka. Tak. W jakim sensie? No bo robiłam awantury gdzieś po domu, że ktoś coś mi zabrał, a no nie zabrał. Hmm. No, było bardzo dużo takich sytuacji, ale w życiu nie łączyłam tego z tym, tylko raczej z moim jakimś nieogarem życiowym po prostu. No tak, zwykle na to zrzucamy, ale jak mamy świadomość tego i zaczynamy obserwować, to widzimy, że to nie dzieje się, że to nie jest nasz umysł, który to, nie wiem, zapomina, wydaje mu się i tak dalej, tak? Bo zwykle sobie w ten sposób tłumaczymy, żeby nie zwariować.
No dobra. Okej. Okay. Bo po sesji faktycznie nie miałam jeszcze takiej sytuacji. Czyli przestały znikać. Ale o tym nawet nie pomyślałam. Jestem teraz strasznie zaskoczona. No, ja całe życie myślałam, że jestem chodzącym nieogarem, bo zawsze tak było. A... No i fajnie. Bo no i... Wynika, wiesz co, wynika to z tego, że te istoty, trudno powiedzieć, które to akurat były w twoim wypadku. Czy na przykład, jeżeli jesteś w domu, czy to były te istoty, duchy tych osób, które tam ciągle są, tak, nie odeszły, czy to byli twoi ingerenci. Robią to po to właśnie, abyśmy zaczęli wątpić we własną ocenę sytuacji. Czyli żebyśmy myśleli, o Boże, to nie, no, coś się ze mną dzieje, tak? To pamięć, albo wydaje mi się, znaczy, że coś mam z głową, nie tak? W związku z tym zaczynamy wątpić w takie rzeczy, to zaczynamy później wątpić w te inne symptomy, które się pojawiają. To jest niesamowite. Bo to nas odciąga od takiego zaufania własnym zmysłom. I to się przekłada na wszystkie inne obszary życia. Wszystkie inne. Bo jak zaczynamy wątpić już w siebie, w swój racjonalny umysł, w racjonalną ocenę sytuacji, no to wtedy dotyczy to jakby każdej sytuacji, w której jesteśmy. Bo już mamy już to takie, już to zaczęło erodować, tak? Więc to jest z nami non stop i dotyczy każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Z większości wypadków jedna sesja wystarczy na długi, długi czas, tak? Dlatego, że to się wszystko integruje i każdy czuje, że to jest okej, ta jedna sesja wystarcza. Ale czasami się zdarza tak, zdarzają się takie osoby, które potrzebują więcej niż jednej sesji i ty właśnie zaczęłaś mówić już, że czujesz, że będziesz potrzebowała w miarę szybko, tak jak mówiłaś, kolejnej sesji. I co jest takim powodem, że czujesz, że będziesz potrzebowała kolejnej sesji? Jest wiele powodów, ale absolutnie nie dlatego, że ona się nie udała, ta pierwsza. Absolutnie to nie chodzi o to, tylko po pierwsze, odkryło się dużo nowych rzeczy u mnie i ja w ogóle mam takie odczucie, że ta metabolizacja sesji, pomimo tego, że przebiega u mnie inaczej, może jak powinno, to powinno. Nie, nie ma powinno, jak u innych. Nie ma powinno, ale jak tam ja się spodziewałam, tak, po przeczytaniu, czy to wydaje mi się, że ona i tak idzie dosyć szybko. Ja mam takie poczucie przynajmniej. Ja tak myślę, że idzie bardzo szybko z tego, co powiedziałaś. Tak, ja mam takie też odczucie, bo ja sama widzę po sobie, że ja się po prostu zaczynam czuć pełna, ale tak, no to jest wspaniałe uczucie po prostu. I ten sam głos, który podpowiada mi czasami, gdzie zostawiałam okulary, to tak samo właśnie ten sam głos podpowiedział mi, że powinnam pójść na fizjoterapię do akurat tej jednej kobiety, do której poszłam właśnie też po sesji. To był genialny wybór. I ten sam głos podpowiada mi, że jest jeszcze coś do przepracowania. I okay. Ja widzę, w sensie, że widzę to. Kolejna warstwa się odsłoniła do przepracowania. Tak. I jesteś na to gotowa, bo inaczej tak. nie pojawiłaby się. Tak, i ja widzę i nawet domyślam się, co to jest, ale już nie będę tutaj się w to wgłębiać. A druga rzecz, taka może mniej już, dla mnie jest bardzo ważna. Ostatnio na pierwszej sesji nie mogłam usłyszeć, jak moja subtelna część coś mówi, a ja jestem bardzo ciekawa. Chciałam, no nie mogła, potem się ten reptil wtrącił. Tak, dokładnie tak. A ja bym bardzo chciała posłuchać, co ona ma do powiedzenia. W sensie chciałabym poznać po prostu. Fajnie, Justynko, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Za rozmowę i to, że chciałaś się podzielić z innymi swoimi wrażeniami, przeżyciami po sesji. Dziękuję. Tak, ja również dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia na następnej sesji, bo już nie mogę się doczekać.